Która godzina? No już prawie siódma. Momento. A my nie mieliśmy dziś walczyć o ten rekord? Spokojnie, przecież jemy Mzuri. No tak, racja. W sumie napiłbym się kawki. A ty? Też bardzo chętnie. Dziękuję. Dziękuję. Dziś wspólnie z Mzuri podejmiemy próbę ustanowienia oficjalnego rekordu Polski w 12-godzinnym siewie rzepaku ozimego odmiany Momento i po tym czasie zobaczymy, jaki areał udało nam się wysiać. Także wszystko mamy już gotowe, myślę, że możemy zaczynać. Czas 3, 2, 1, start! Rekord bity jest siewnikiem Mzuri 6T, jest to 6-metrowy agregat do uprawy pasowej. Wysiewamy równocześnie nawóz i nasiona. Nawóz jest podawany na około 20 cm głębokości. Zaczęliśmy bicie rekordu o godzinie 7 rano, aktualnie jest godzina 12.20 i wszystko wskazuje na to, że uda się pobić rekord pomimo wielu przeszkód, jak nocna ulewa, która z rana nie ułatwiała nam zadania ze względu na mokre ściernisko. Do tego pole nie jest polem idealnym do bicia rekordu, ze względu na bardzo dużą ilość słupów na polu oraz studzienek, a także bardzo nierówne granice, które utrudniają i zmniejszają wydajność siewu, ale Mzuri bez problemu poradzi sobie również w tak ciężkich warunkach. Dlaczego Momento? Po pierwsze, odmiana w badaniach urzędowych Coboru 2021 potwierdziła swój ogromny potencjał plonowania i plon wynosił nawet powyżej 7 ton z hektara. Po drugie, dzięki wieloletniej współpracy z Mzuri posiadamy niezbędne doświadczenie oraz wiedzę, jak dane odmiany zachowują się w uprawie w systemie pasowym i właśnie w ten sposób tutaj do naszego portfolio, jako odmiana rekomendowana do uprawy pasowej, trafi odmiana Momento. Chętnie podzielimy się z Państwem naszą wiedzą dotyczącą uprawy pasowej. Zapraszamy do kontaktu. Dochowanie optymalnych terminów siewu jest jednym z kluczowych warunków determinujących wysokość potencjalnego plonu. Pomimo tak trudnych warunków, jakie mamy tego roku, część gospodarstw ma jeszcze rzepak na polu. Podejmujemy dziś, 12 sierpnia, próbę pobicia oficjalnego rekordu Polski w 12-godzinnym siewie rzepaku ozimego. Rozwiązania globalnej marki Mzuri, technologia Mzuri ProTill, sprawdza się na całym świecie i nigdy nie zawodzi. Jest mi niezmiernie miło ogłosić, iż 12 sierpnia 2021 roku firmy IGP Polska i Mzuri ustanowiły rekord Polski w kategorii największy areał rzepaku ozimego zasianego w ciągu 12 godzin. Uzyskany wynik to 60,66 hektara. Rekordzistą serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. W imieniu firmy Mzuri Agro, Agroland i IGP Polska chcielibyśmy bardzo podziękować za to wyróżnienie.
i zwrócić uwagę, jak ważną rolę w obecnych warunkach pogodowych odgrywa technologia Mzuri Protein. Dziękuję bardzo.